Państwa, jak często robimy frytki? Nie za często. Są knajpy, mają taśmę do masowej produkcji frytek. Ziemniaki, bardzo proszę. Ścinamy tutaj, żeby była podstawa. Raz. Odwracamy. Drugi. Podstawa. Dwa. I tak. Wspaniały przyrząd do drylowania jabłek. Mam coś takiego i będziemy drążyć torpedy frytkowe. Zapraszam. Działamy, drylujemy ziemniaczek mniej więcej blisko siebie. Robimy tak zwane nacięcie. Wyciągamy torpedę. Wyciągamy tutaj. Wygląda mniej więcej tak. Wskakujemy do wody. One się już moczą. Ciach, pyk, wyciągnięcie, wspaniała, równa, cudowna. Działamy szybciutko, wbicie, ta będzie naprawdę fajna, długa. Yeah! Powrót Cirego, myślę, że nastąpi. Jak długo uda się, nie wiadomo. Jest marzec 2017, strasznie boli, kiedy pękają pąki. Lecimy dalej z tym koksem. Frytki są gotowe, pokrojone. Zalałem zimną wodą. I do tego wrzucam jeszcze lód. Oraz dodaję odrobinę cukru. Spoko. Jak chcecie, możecie pominąć ten krok, ale myślę, że jest ważny. Chowam do lodówki. Trochę nie ma miejsca, ale chowam do lodówki. Ciach. Może postać nawet cały dzień, kilka godzin, pół godziny, godzinę, żeby tam była praca. Dzięki. Boskie frytki zaraz będą wchodzić. Ugotowałem wodę, ona wrze. Solimy na sam koniec. Ciach. Z lodowej wyciągamy nasze frytki. Uwaga, chodźcie do ratusza. Są cudowne. Lód, woda, cukier popracowały. Odlewamy wodę. Dobra, myślę, że jest ok. Woda naprawdę fajnie pracuje, wrzucamy na około, ja wiem, 10-15 minut, żeby one się nie ugotowały, natomiast lekko zmiękły tak na zewnątrz. Frytki cudownie się gotują, są nadal twarde, mówię, nie gotujemy ich, nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby one na zewnątrz lekko zmiękły, puściły ten taki ziemniaczkowaty, lekki musik. Frytki należy ściągnąć, uwaga, jedziemy. Odlewamy to wszystko do duszlaka. Ich jest tyle. Z powrotem do gara. I zalewamy zimną wodą. Dajmy frytkom odpocząć jakąś sekundę. One muszą nabrać mocy. Frytki już trochę postały, tak więc odlewam je z powrotem. Wracają z powrotem do michy. Tak wyglądają lekko ugotowane, przestudzone frytki. Solę je delikatnie. Dosłownie odrobina oleju. Tyle. Mieszam. I wkładam do worka plastikowego, bo będę to sobie mroził. Tak wygląda zabawa właśnie z frytkami. Tych poziomów jest kilka, ale myślę, że raz na jakiś czas, czemu nie, zabawić się wielkiego kucharza big time. Wkładamy do zamrażnika. Ale proszę Państwa, tutaj już mam gotowe. Zrobiłem wcześniej. Rozgrzewamy olej na frytki. Będzie poważna zabawa w warunkach domowych. Myślę, że będzie alright. Proszę Państwa, zaczynamy. Nie jestem ekspertem od frytek, ale mam nadzieję, że wyjdzie. Mam nadzieję, że olej się już wystarczająco dobrze rozgrzał. Tak, rozgrzał. Dobra praca. Sprawdzamy, jak to wygląda. Jest ok. One sobie delikatnie pracują. Czyż zabawa nie wystartowała na nowo? Czyż karuzela nie ruszyła? Proszę Państwa, tak oto wyglądają te fryteczki. Cudowny, można powiedzieć, złoto-brązowy kolor. Ale pozwólmy im jeszcze się trochę zabawić w tej gorącej kąpieli. Ściągam, proszę Państwa, i one będą na ręcznik papierowy, mimo wszystko, żeby to gdzieś odrobinę sobie odsączyć.
Odsączamy również z góry. Trochę papierem przycisnę, myślę, że będzie ok. Odrobina soli i papryki chili. Mieszamy. Dobra. Nakładamy kurczaka. Jest po prostu, można powiedzieć, cudowny. Sam się rozchodzi, sam się rozpada. Wchodzimy coś pięknego i frytki. Fryteczki leżą, kurczaczek jest, majonezik. Proszę Państwa, zobaczcie na te fryteczki. Ciach. Maczanko. Coś pysznego. Fryteczki, kurczaczek.